Witam Was, moi kochani, w kolejnym już czwartym dniu vlogmasu. Słuchajcie, dzisiaj pomyślałam, że ugryziemy taki temat troszeczkę inny, znaczy troszeczkę inny, kartkowy oczywiście, ale słuchajcie, bardzo dużo urodzin odbywa się w tym okresie okołoświątecznym i pomyślałam sobie, że fajnie będzie zrobić karteczkę, którą będzie można wręczyć komuś na urodziny, a która będzie zachowana w świątecznych klimatach i dlatego słuchajcie, będę korzystać dzisiaj, już Wam mówię, znowuż z tej kolekcji Joy Tittleworth. Ona ma piękne, różnego rodzaju, wiecie, znaczy ona mi się bardzo podoba, ponieważ jest fantastycznym połączeniem i takich tradycyjnych kolorów czerwono, wiecie, zielonych i tym podobnych, i również tych błękitnych. Dlatego dzisiaj idę w kierunku czerwonym. Wczoraj, o ile pamiętacie, był notesik na zakupy, był niebieski, więc dzisiaj idziemy w czerwoności. I takim oto sposobem dzisiejszym patronem jest literka, uwaga, I, jak Irena. Ja mówię już na początku, żeby potem, może jeszcze przypomnę, ale boję się, że jak zacznę tutaj działać z kartką, to mi to wyleci z głowy. Także co? Słuchajcie, jedziemy. Ja zaczynam od tego, że oczywiście bazy z rzeczy z papieru i to jest ten format chyba C6. Ja rzadko na nich robię, ale pomyślałam, że wykorzystam tę bazę, bo mam taką. Dwa arkusze, które wybrałam, to jest taka czerwień. Też tu jest trochę bardziej, jest to ta sama. Ta jest taka głębsza, trochę ma inny odcień. Pasuje do poesencji, a ta mi pasuje do kwiatków, a ta do tych. Nie, jest ok, wybieram tę. Następnie mam teksturki z fabryki Weny i to są takie śliczne, bardzo mi się one podobają. Mam nadzieję, że ich uda mi się wykorzystać, bo wiecie, ja tak czasem coś mi się podoba, mam to tam gdzieś na oku, ale potem niekoniecznie na pracy potrafię to wykorzystać, ale bardzo podobają mi się te takie, widzicie, śliczne. Ja lubię wyciągać kompozycje, dlatego ja tak to... I myślałam o tym, żeby wykorzystać tutaj ten kawałek mniejszy. Zobaczymy, jak nam to tam się umiejscowi. I gdzieś tu pięknie to, wiecie, wyprowadzić i tutaj zrobić dekorację. Ale zaraz będziemy o tym myśleć. Kwiatuszki zrobimy sobie sami oczywiście. Temat kwiatów będzie poruszany na osobnych, w osobnym vlogmasie, w osobnym dniu, ale dzisiaj zrobimy sobie na szybciutko takie proste kwiatuszki. Słuchajcie, będę wykorzystywała, ja sobie wycięłam jeszcze tu listeczki, zawsze zapomnę, z czego są te wykrojniki takie zielone. Tam powinno się je jeszcze wytłaczać, ale ja to tak, wiecie, zawsze na szybciocha. Mam napis, który nie wiem skąd mam, bo mam powycinanych mnóstwo takich paseczków napisów, bo mi się tam gdzieś poniewierały. Aha, i jeszcze mam te, wiecie, ostrokrzewy, tu gdzieś może wtaranujemy je. Wprawdzie to jest wykrojnik hortensji, o ile mnie pamięć nie myli, ale uznałam, że chciałabym, żeby to było w świątecznym klimacie, ale troszeczkę te kwiatki takie, żeby były inne. Ja mam tutaj, chyba to jest, Jezu nie ukochany, słuchajcie, gelatos. I tylko tak delikatnie ten środek chciałabym przyżółcić, ale nie jakoś tak, wiecie, bardzo mocno. Ja tak ostrożnie z żelatosami postępuję, bo one mają mocny taki pigment, dobrze mówię. I wiecie, potem się to takie robi mocne. Ja to chciałam tutaj tylko tak, o, wiecie co zrobić, jak to się mówi, postraszyć, żeby rozjaśnić ten środek tej naszej poesencji. Albo tutaj też gdzieś trochę ją złagodzić. Po tej mojej macie, ale ona jest taka, ale tylko tak delikatnie. Najbardziej mi zależy na środku. Ja zawsze robię środki we wszystkich płateczkach, choć wiadomo, że niektórych nie będzie widać, bo są zakryte. Natomiast nigdy nie wiem, jak wyjdzie mi dany kwiatek. Ja zawsze daję ten taki ładniejszy, który mi się podobają, na górę i to wiecie, zawsze wolę mieć wszystkie potuszowane. Zresztą je i tak widać od spodu. Choć wydaje się, że nie, ale coś tam widać zawsze, jak jest wycieniowany środeczek. Więc tu sobie takie tylko zrobimy, zobaczcie, na płatki, żeby nam to wyszło delikatnie. Tu może bym mogła trochę jeszcze poszaleć. Dobrze. To by było już wszystko. Żelazko już sobie rozgrzewam powolutku. Chciałabym wykorzystać te środki. Wprawdzie nigdy jeszcze z nich nie robiłam, ale one mają takie ładne, wiecie, dwutonowe i one mają te zielone takie środeczki. Myślę, że to fajnie będzie w tej poesencji nam wyglądało. Zobaczymy, najwyżej zrobię na nowo. Teraz się rozglądam za kawałkiem drucika, bo wiem, że miałam tu drucik, ale
Jak to mówią, był i się zmył, już go nie widzę. Bo robiłam kwiaty. I gdzieś uciekł. Ale zaraz sobie odetnę jakiś inny. Coś tutaj zaraz wymyślimy. I co teraz? Teraz, aha, dobra, już po kolei robimy, czyli odkładam sobie na bok, biorę tą moją gąbeczkę, o którą zawsze przepraszam, może jest taka brzydka, ale ją uwielbiam. I zaczynam sobie na tym żelazku nagrzewać pierwszy płatek. Ja mam taką średnią temperaturę między minimum a maksimum, tak gdzieś na środku. I teraz sobie próbuję te płatki tak ze sobą. Mam fajny wykrojnik, słuchajcie, sprowadziłyśmy sobie z dziewczynami z Rosji. Fantazji to jest rosyjskie chyba, nie? Słuchajcie, ja już tego nie ogarniam. Chyba rosyjskie. Zaraz wam pokażę. Sprowadziłyśmy sobie z dziewczynami i jeszcze w sumie ich nie wykorzystywałam. Muszę tam po nie sięgnąć. Jeszcze sobie je trochę pomęczę. Same końcóweczki. Staram się nie gnieść tutaj tej powierzchni takiej. Zerknę. Nie wiem, czy wam pokazywałam. Chyba pokazywałam. Takie te, widzicie, wisiadełka, listeczki, chociaż tam. O, i te, o tym mi chodzi. One są nieduże, ale zobaczcie, one mają takie kropeczki, dziurki. Widzicie, na dziurki i kropki. To mnie tak zafascynowało bardzo. No, muszę zacząć z nich korzystać, wiecie, ale jeszcze nie przyszłam do tego, bo cały czas jakieś zajęcie, cały czas coś robię. Okej. Dobra, teraz już będzie dobre. Ja sobie wezmę tylko te moje kuleczki tutaj metalowe. Powiem wam, że coraz częściej... O, chyba znalazłam drucik. O, obcięty. Coraz częściej sięgam do tych metalowych kulek. Bardzo, bardzo polubiłam się z nimi, choć był czas, że nie za bardzo. Ale teraz tak... Nawet widzę, że fajnie. Fajnie ze mną współdziałają. Czekajcie, ja sobie narzucam znowu o następny płatek. I tylko sobie tyknę, kochani, tutaj na bok i utnę sobie kawałeczek drucika, żeby te kwiatki przeciągać. Nie kwiatki, tylko pręciki. Dobra. Kawałka. Dobra, mamy już... O. Jak jest taka odpowiednia temperatura, to ja dosyć długo nagrzewam, żeby fajnie ten foamiram mi zmiękł. Leciutko się wybrzuszy. Kładę oczywiście potuszowanym w górę, żeby się wybrzuszyły płateczki. Będziemy robić kwiatki. To będę bardziej pokazywać. Zrobię w sumie te kwiatuszki, może jeszcze powtórzę raz z tych i z tych właśnie. Można w paluszkach, ale jakoś tak... Teraz miałam takie długie paznokcie, jak miałam, to się nauczyłam właśnie na tych kuleczkach. Co chciałam powiedzieć? Jak będziemy tworzyć kwiatki z foamiranu, właśnie takie typowo świąteczne, to zrobimy sobie właśnie te, też te. Powtórzę jeszcze raz. I te, i takie z tych wykrojników stricte już świątecznych, czyli takich, wiecie, tych poesencjowych. Nagrzewa się, nagrzewa. Wtedy sobie dam tu, wiecie, bliżej żelazku. Będziemy tak bardziej się tam... I ten sobie też od razu daję. Dzisiaj to robię tak przy okazji, na szybciutko, żeby też był kwiatek, a potem dekorację samą. A myślę, że na przyspieszeniu, bo... O. Tutaj też trzeba mieć wyczucie, bo bardzo łatwo się przerywają. Już przerwałam nieraz. Ale też fajnie, fajnie działają, więc spokojnie mogę. O. Myślę, że tutaj dwa kwiatuszki wystarczą, że nie będziemy tutaj jakoś mocno szaleli, bo ta karteczka też nie jest jakaś taka bardzo, wiecie, duża, jak zazwyczaj robię większe formaty, ale... Okej, dobra. Mamy już tutaj, trochę ją wyciągamy w górę. Ja myślę, że to są takie jedne z najprostszych, tak wiecie, tak fajnie, ciach, ciach, raz, dwa. A dziewczyny pewnie napiszą ciach, ciach, raz, dwa, a mnie nie wychodzi. Mnie też, kochani, nie wychodzi, słuchajcie. Dobra. Tu
mam taki kawałeczek, ale to będę miała za mały, więc ja sobie jeszcze tutaj, czekajcie, pyknę sobie po arkusz kraftowego papieru. Jestem już, mam od razu też kawałeczek tektury introligatorskiej i będzie się to lepiej działało. Dobra. I teraz, moi drodzy, jedziemy. Nie chciałam tutaj robić jakichś nie wiadomo jakich cudów. O, ale wiecie, mam tak już zmasakrowany ten mój pistolet do kleju na gorąco. Troszkę mi jest wstyd za niego, ale powiem Wam, że on jest taki fajny. Nie leje się z niego. Jest wyeksploatowany, wiecie, on jest taki pobrudzony dookoła, bo ja przeróżne rzeczy już nim robiłam, więc... I taką mamę, zobaczcie, śliczna wyszła. Znaczy, przepraszam, że tak się trochę pochwaliłam teraz, ale podoba mi się. I drugi tutaj, taki mniejszy. Można na przykład tutaj dać jakąś złotą kuleczkę, żeby nawiązać do tego kraftowego klimatu, ale... Zastanawiam się właśnie, czy dać te zielone, a może dać takie kremowe, kochani. Będą bardziej mi współgrały z tym, wiecie, kraftem, papierem kraftowym. Jakby się lepiej zgrają. Dajcie chwileczkę. Już sobie wyjmuję, ja tu mam takie pudełeczko. Takie złote nie, ale... Ale już takie kremowe, myślę, że tutaj fajnie się nadadzą. Tu też mamy takie dwutonowe. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się tu szczulać, jedziemy z tym światem. I tu nawet fajnie będzie widać te nasze kremowe, te żółte wykończenia. Czekajcie, sobie tu ostatnio zakręciłam, bo... A, widzicie, robiłam, właśnie tu jest drucik. Dobra. Słuchajcie, tutaj mamy duży kwiatek, więc zrobię tu raz, dwa, trzy, cztery. Zrobię z pięciu może, a tutaj zrobimy... Może i z sześciu, a tu zrobimy z czterech. Dobra, na razie sobie to odłożę na bok. Łapiemy wszystkie. Wszystkie pręciki łapiemy razem. O. Widzisz, je dałam znowu. Ja też bardzo często korzystam z takiej gąbeczki do zmywania, zobaczcie, bo ona jest taka, widzicie, puchata, fajna i jak macie taką igiełkę, to lepiej to jest przebijać, bo znaczy lepiej przebijać. Przebijecie na wszystkim, ale potem jak ja na przykład robię takie kwiatki, które mają środki, guziczki, to one tak fajnie wchodzą mi. W sensie takim, wiecie, można docisnąć. Zobaczcie, i tutaj tylko taki. A może potem sobie gdzieś tam je posmarujemy gesso jeszcze. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czekajcie, sobie muszę wyjąć tutaj, bo niektóre za mocno pociągłam i są takie króciutkie. O, teraz będzie ok. Są jeszcze takie dłuższe. Dobra. Zawsze podklejam w środku, ale tu zrobię wyjątek, bo już mam to tak tam na styk. Mam nadzieję, że mi się nie wygnie moja poisensja. Dobra. Trochę się wygięła. Będziemy ją potem robić. I tutaj, tak jak mówiłam, mamy 6, tak? I też staram się je tak równiutko sobą połączyć. Jedne są dłuższe, jedne są krótsze i tu jest potem problem. To są jakieś inne chyba tutaj się złapały, ale to nic nie szkodzi, będzie to fajniej wyglądało. I ciach. Ciach. Przekładamy to od razu sobie. Może tutaj zrobimy od razu, będzie lepiej.
Zaraz się okaże. No, słuchajcie. Tutaj był błąd, bo tu były jedne takie, nie wiem, to nie były te, które chciałam, jakieś tam inne. Ale nic nie szkodzi, słuchajcie. Zawsze mogę sobie jeszcze spróbować pociągnąć, który to był ten. I tutaj mamy takie fajne poisentki z takimi środeczkami. Także to już sobie odsuwamy, to już sobie odsuwamy. Robimy łyka kawy. I jedziemy. Słuchajcie, nasza karteczka ma, oczywiście zapomniałam, już Wam podaję, 11 chyba na 16. Tak, 11 na 16 cm i ja sobie tego czerwonego papieru, taki kawałeczek utnę właśnie mniejszy, czyli jak mamy 11, to zrobimy sobie 10,8. Dzisiaj 11, ale on ma 30, nie? Niecałe. Dobra. Czyli na wysokość zrobimy tak. 15,8. I teraz tutaj zrobimy sobie 10,8. O, ten jest mniejszy, już nie starczy. Myślałam, że mi starczy. O. Mamy 15,8 na 10,8. Idealnie. I zrobimy sobie teraz panel, który będzie miał. Mamy tutaj 11, tak? To zrobimy sobie na 10, na 9, 9, 9 na 14, czyli zrobimy 9 na 14, wytniemy sobie z tego 9 na 14 cm, czyli tutaj sobie odcinam 9, albo wiecie co zrobię? Zrobię tak, raz, dwa, 9, 3, na 14, 3, a ten papier zrobię 9 na 14. Nie? O, jest idealnie. A ten papier ozdobny tutaj zrobimy 9 na 14 właśnie, więc ja sobie tu teraz tak odcinam. 14 w górę. A 9 w tym kierunku. I teraz sobie musimy przyłożyć taki element, jaki chcemy, żeby nam został tu na naszej kartce. Trochę nam się tej kartki zmarnuje. 9. Jeszcze troszeczkę mogłam. O, tak. 9. Mogłam zrobić troszeczkę szerzej i wiecie, byłoby więcej tego ozdobnego widać. No ale jak już tak postanowiłam, to już tak to będę ciągła do końca. I tu mamy teraz, zobaczcie, naszą. Nasz panel, czyli tylko taka lekka rameczka jest kraftowa dookoła. Ładnie to wyszło. Mamy tutaj tak 9 na 14, więc musimy sobie jeszcze dociąć ten nasz element do podniesienia. Z tektury introligatorskiej, jak pamiętacie, ja mam, więc jak jest 9, to zrobimy sobie 9, 8,5, żeby tak nie było, wiecie, mocno na styk. 8,5, a tam jest 9 na 14, czyli a zrobimy 13,5. Dobra. I takie mamy już podbicie. Pamiętajcie, żeby sobie zawsze przymierzać, czy macie dobrze docięte. Ja często zapominam o tym. Może sobie trochę dotnę z boku, żeby tam nie daj Boże nie wystawało za bardzo, żeby to takie, wiecie, było ładne. Pomyślałam, że taka kartka urodzinowa też może się przydać. Oczywiście można zrobić ją taką typowo świąteczną, a można zrobić też taką, więc dobra. To kochani moi, jedziemy. Teraz sobie okleimy najpierw ten bazowy papier, znaczy naszą bazę. O.
się tu skupiam. Patrzę, czy mnie w ogóle widać. Znowu robię na brzegu. Już pędzę do Was. Bardzo Was przepraszam. Ok. A tutaj na górze będzie nasza warstwa druga. Czyli... Zastanawiałam się, czy nie przeciągnąć tu sznureczka, bo widzicie, nawet ten sznureczek mam tu przy sobie i zastanawiałam się, czy go przeciągać w poprzek, czy po prostu zrobić potem kokardkę. Zaraz sobie przymierzymy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest ok. To jest nasz panel, który będzie na górze. Oczywiście sobie wyjechałam trochę klejem, już ścieram. Chodziło mi o to, żeby tutaj, gdzie mamy tak ładnie ten paseczek, tu sobie wypuścić po prostu sznurek. Jakoś tak fajnie tutaj. Potem zostawić to, nie, wiecie, nic z tym nie robić, związać kokardę potem, albo po prostu go wypuścić, a potem kokardę zawiązać. Tylko boję się, że jak ja to tutaj wszystko zrobię z tym sznureczkiem, o. Czy tutaj to będzie fajnie wyglądało jeszcze ten element, wiecie o co chodzi? Ale w sumie czemu nie? Dobra. Także jedziemy jeszcze raz. Zrobimy sobie to tak fajnie już teraz pod takimi skosami troszeczkę, żeby to nie szło tak równiutko. Widzicie, tutaj sobie to ładnie rozprowadzimy. Trochę niżej, żeby tej koroneczki było widać, która i tak nam zniknie, bo będziemy tutaj robić ten... Wiecie co, nie? Ten tekturowy border. Można sobie tutaj uciąć kawałek taśmy i teraz patrzę na tą właśnie washi, która mi leży. Mogłam sobie to złapać i klejem potem na gorąco, ale jeszcze tu mam taki mały kawałeczek, wiecie, a nie chcę go robić od samego brzegu, bo będzie mi trudno potem przykleić tutaj ten nasz... Dobra, zrobimy to w tym kierunku. Dobra. Tu sobie to odetniemy. I teraz jeszcze sobie poprawimy, żeby tutaj to fajnie. Tak nie będzie widać, bo tu będzie dekoracja, no ale słuchajcie. No. I teraz tak, tutaj jadę klejem na gorąco z powodu tego sznureczka oczywiście. I tu musi być precyzyjne przyklejenie tego. Trzeba się skupić. Wracamy, dociskamy. Od razu trzeba krawędzie dociskać, jeżeli używacie kleju na gorąco, bo wiecie, jak go nie dociśniecie, to on potem będzie odstawał. Ale klej na gorąco powoduje, że nam fajnie to od razu złapało. I teraz mamy, spójrzcie, panel. Mamy listeczki. Ja sobie to tutaj odetnę. Ona jest prościutka tutaj, nie mam żadnych jakichś cudów wianków, chociaż chyba za chwilę jeszcze się pyrtnę, bo ja mam takie... O! A wiecie co, nawet przyszło mi na myśl, żeby to rozciąć. O, to jest taka fajna gwiazdeczka. I ten element wypuścić ładnie tutaj. Ta gwiazdeczka jeszcze gdzieś tutaj z boku. Fajnie można ją wyprowadzić. Zastanawiałam się właśnie, czy robić tutaj jakieś bardzo bogate kompozycje. W sensie, wiecie, jakimś mnóstwo liści i tak dalej, ale uznałam, że... O, może tak to zrobię. Uznałam, że spróbuję najpierw tak to ugryźć, wiecie, tak bardziej delikatnie. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. No, dobra. Ta będzie na pewno tutaj, więc ja już sobie to przykleję. Żeby mi już to nie fyrtało. To
troszeczkę ją wyprowadzimy poza ten tutaj margines naszego, naszej tej bazy. I oczywiście zapomniałam sobie przykleić. Już to robię. Czyli przyklejamy sobie od razu do naszego. Jeżeli uznacie, że ta kartka się nadaje na kartkę świąteczną, można dać napis Wesołych Świąt i też wysłać jako świąteczną. Oj. Myślę, że to żaden problem. Ja ją robię z myślą o takich świątecznych urodzinach. Dobra, i teraz sobie przyklejamy równiutko panel. Na chwilkę się tak przewracam to do siebie, żeby było prosto. Czekajcie, bo ja wiecie co, ja tak patrzę, a potem jak oglądam albo obrabiam film, to widzę, że coś jest krzywo jednak. Wiecie, co jeszcze muszę zrobić? Muszę tutaj posmarować klejem. Podłożyć pod naszą tekturkę. I troszeczkę ją tutaj przymocować do tego sznureczka naszego. I teraz sobie damy tutaj jedną poinsencję. Tutaj myślę drugą. Tu możemy sobie powyginać te nasze listeczki. Słuchajcie, nie wszystkie kartki muszą być, nie wiem, jakieś nie wiadomo jakie, wiecie, kompozycje i duże. Myślę sobie, że czasem takie proste też są śliczne i tak zastanawiam się, gdzie ten napis damy tutaj. Bo ja znowu to skomponowałam tak u dołu, ale myślę, że tu spokojnie taki napis może być albo tu. Ja miałam taki czas, słuchajcie, że ja cały czas robiłam te napisy właśnie pod kartkami. No może faktycznie to tutaj damy, tylko że tu trochę jest ten napis za duży, ale on nam może trochę wystawać poza kartkę. O, też będzie fajnie, bardzo. Miałam taki etap, że ciągle gdzieś tam te napisy z boku tak robiłam pod panelami. Strasznie mi się, znaczy podoba mi się to do dzisiaj, więc to nie jest, że mi się to nie podoba. Ale jakoś tak zapominam często o tym. No ale miałam, tak jak mówię, miałam etap, gdzie po prostu wciąż były te liście tak tutaj. Węższy tu. I co powiecie o takiej prostej karteczce, moi drodzy? Taka urodzinowa. Urodzinowa, a świąteczna. Mogłam tutaj trochę wyżej. O, jeszcze się dało pociągnąć, więc super. Się dało pociągnąć, a płatki zostały przyklejone, ale już je odrywam. Dobrze, dałam trochę dużo tego kleju i fajnie się to dało przesunąć. Jakoś tak to tutaj. No tutaj trochę miałam z kleju na gorąco ten listek chyba złapany. Zaraz go zakryjemy. O, i będzie super. Dobra. Spróbuję. A może żeby tak jeszcze w górę dać. Tutaj miała być ta gwiazdeczka, nie? Może damy tę gwiazdeczkę. Słuchajcie, skoro tak zaplanowałam, to tak niech zostanie. Oczywiście no, wybrałam klejem. Teraz tu jeszcze. Wiecie co, ja mam zrobioną taką kokardę. Ja coś robiłam, ale nie pamiętam co. I można by ją tutaj? Nie. Zdecydowanie nie. Będzie sznurkowa wstążeczka. O, z tego sznureczka. Sznureczek mamy tutaj przepuszczony przez naszą kartkę, więc tu idealnie będzie się to sprawdzało. Napiszcie, kochani, czy robicie takie typowo świąteczne, wiecie, świąteczne w sensie kartki urodzinowo-świąteczne, czy raczej składacie na przykład życzenia urodzinowe na takich stricte już świątecznych kartkach?
Pamiętajcie, że jeśli wykonacie jedną z prac z tego tutorialu, możecie swój link do strony, gdzie ta praca jest umieszczona, konkursowa, dodać tutaj pod filmem. To jest też fajne dla Was. Pomyślałam o tym, żeby też była fajna reklama dla Was, że ktoś, kto ogląda, gdzieś tam też trafi na Waszą stronę. To było dla mnie bardzo ważne, żeby to ugryźć pod wieloma kątami jakby. O, mamy w ten sposób. No myślę, że to fajnie wyszło. Bardzo prosta, fajna, taka urodzinowa. Myślę, że się sprawdzi. Ups, myślę, że teraz ucieknie i spadnie klej. Tutaj damy jeszcze listeczki ostrokrzewu. Tutaj już przyklejamy naszą wstążeczkę. O. Bardzo fajnie z tego sznureczka się robi, więc jak będziecie pytać, skąd go mam, to ja go kupiłam chyba w Paper Concept stacjonarnie w Katowicach, ale na 100% nie jestem pewna, ale tak na, nie wiem, 90% jestem pewna, że jest z sklepu stacjonarnego Paper Concept. Ale pewnie na stronie też jest. Dobra. Słuchajcie, w taki sposób by to wyglądało. Tutaj to sobie skrócimy. Po prostu jest konieczne, żeby sobie skrócić, żeby tam to włożyć pod ten nasz. Ale naprawdę niewiele. Muszę mocno docisnąć, bo nie wiem dlaczego, ale ta mata mi się cały czas wygina tak w górę. Pod takim obciążeniem, wiecie, żeby mi się z powrotem klapła. Nie wiem dlaczego w ogóle się wygięła, no ale teraz musimy tu też troszeczkę tym tuszem pojechać. Posmarujemy sobie. Tam buczą jakieś auta cały czas. No, słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie sobie spokojnie to tutaj położyć na górze. Też będzie to ładnie wyglądało. Ja kładę. Znowu posmarowałam ze złej strony. O. Ja kładę zdecydowanie tutaj. Dawno nie robiłam tego, więc chętnie znów to uczynię. O. Już zapomniałam, jak mi się to podoba. Naprawdę. O, żeby był ten odstęp równiutki. Dobrze. No. Taka zwykła, prosta karteczka urodzinowa. Oczywiście ja sobie to potem na spokojnie będę wszystko w środku wyklejała, żeby nic tam nie zostało pustego. Zastanawiam się, czy tu jeszcze tego jednego listeczka nie włożyć, bo sobie tutaj wytniemy, bo on jest taki, wiecie, ma takie ostre krawędzie i nie potrafię tam tego wsunąć i to tak nieładnie wygląda, a jak to wsunę, to okej. Nie podoba mi się. Dobra. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj te moje ulubione elementy z fabryczki. Strasznie mi się te ostrokrzewy podobają. Są cudowne, kochani. Tak pięknie ubogacają kompozycję. Kiedy ja w ogóle zobaczyłam je pierwszy raz, kiedy je miałam już tutaj do pracy, to strasznie, no zakochałam się od pierwszego wejrzenia. Zamówiłam ich chyba z, nie wiem, z 5 zestawów, żeby mi nie zabrakło. Także tutaj możemy sobie trochę go też dać, mimo że tu mamy ten elemencik, ale ja myślę, że to on nie przeszkadza. Tylko one są bardzo delikatne. Tutaj trzeba uważać z nimi, bo ja sobie zawsze też tu na tym listku na przykład nanoszę kleju, albo takiego na gorąco, albo takiego kleju, wiecie, introligatorskiego, żeby po prostu go złapać, czyli przytwierdzić do czegoś, bo on musi się na czymś opierać. Jest naprawdę bardzo delikatny ten ostrokrzew, ale jest przepiękny, więc o, może tak. Go tu wypuścimy trochę. Dobra. A może ten duży by tu był lepszy. Dobra. I tu to samo. Czyli na czymś on musi się oprzeć nam. Tak bardzo delikatnie.
skręcam to w kierunku tak po prostu tych listeczków, które tutaj mam. I co wy na to powiecie, moi drodzy? No widzicie, tutaj nie podkleiłam. Może ten napis faktycznie byłby tutaj lepszy. No słuchajcie, ja już go zrobiłam tu, więc już nic nie zmienię, ale wy jeszcze możecie jak najbardziej sobie zadecydować, czy wam się podobał, czy tutaj, czy tutaj. Jedyne, co teraz mogę zrobić, wiecie co, to mogę sobie spróbować zrobić chlapania, takie delikatnie złote, żeby one i tak będą pasować nam do tego kraftowego papieru, ale to muszę iść sobie po wodę i po moją kartkę i zaraz będziemy chlapać. Dobra, przyniosłam sobie taką pseudomatę, bo ona chyba jest trochę za mną. Jestem optymistką, więc dobra, jakoś to tam, słuchajcie, damy radę. Może na to będzie lepiej. Ale postaram się to robić naprawdę bardzo delikatnie, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj przeżyje. I tę rzeczą muszę sobie zakryć. To jest napis, to na pewno. Ale zrobię to tak, żeby zakryć tylko napis, bo spokojnie dookoła napisu może się chlapnąć na te czerwone. O. A najzabawniejsze, wiecie, w tym moim chlapaniu to zawsze jest to, że ja mam zawsze ochlapane wszystko, nawet sufit i telefon. I teraz tak, który kolor? Słuchajcie, ja korzystam, bo nie wiem, otwarłam chyba z Gęzajtambi, to są te kuretake. Ten jest taki delikatny, on będzie bardzo jasny na naszej kartce, ten będzie bardzo żółty. Ten będzie mocniej złoty. Coś, co nam będzie pasowało do tego naszego... woda mi się kończy. Do tego naszego papieru kraftowego. Zobaczymy. Mam dylemat. Ale chyba trafi ten żółty, bo... Powiem wam, że... Taki naprawdę żółty mocno. Znaczy się... On się nazywa Red Gold, czyli... Teraz zobaczymy. Zawsze można połączyć, więc... No, trochę za mało wody. No i norma, czyli mocniejsze chlapanie. Dobra, tutaj już nie. Ale tak sobie myślę, że w sumie one fajnie się teraz te... Trochę za duże te kuleczki. Ale słuchajcie, to jest... Słuchajcie, rękodzieło tutaj się niewiele da przewidzieć, więc myślę sobie, że tak to może zostać. Ja sobie na razie do tego nie będę teraz ruszać, aż one fajnie wyschną. I to jest właśnie to, co ja zawsze lubię w klapaniach, że sobie można spierdzielić kartkę na koniec. Ale nie uważam, że to jest jakieś złe. Bardzo mi się to podoba. Ewentualnie wiecie, co zrobię? Ja posmyram te po esencję tym złotym. O, ale ładnie. O, słuchajcie, tego bym nie przewidziała. Zobaczcie, jak na tym foamiranie pięknie. Nie chcę sobie teraz tego tutaj zbrudzić. Fantastyczne chlapania. W ogóle mistrzem chlapań dla mnie jest Ewa Argalska. Ewcia też jest właśnie w Lemoncrafcie, w design teamie. Po prostu jej chlapania, nie wiem jak ona to robi. Ona mówi, że ma jakiś taki specjalny pędzel do tego. Wiecie, ja też mam taki obsiachowy ten pędzel. Ale ładnie, jak one wyschną, one się zrobią po prostu takie złote, wiecie... Kropeczki, ja nie będę już tego dotykać palcami, bo sobie zbrudzę. Słuchajcie, teraz na szybciutko, na przyspieszeniu, ponieważ oklejanie tych pudełeczek robiłam już niejednokrotnie, więc uznałam, że nie będę znowu tego robić kolejny raz. I co? Tylko muszę sobie podjąć decyzję, jaki my tutaj weźmiemy sobie kawałeczek. Nie wiem, czy mi tego starczy, może mi wystarczy tego tutaj. O, super. Tego mi wystarczy, więc zobaczcie, jak ładnie nam się zrobi tutaj taka... One są takie cieniutkie, te paseczki, że tutaj straci się cały ten piękno tych
No nic, jakoś to przeżyjemy. Słuchajcie, ja sobie tutaj wygnę po prostu te krawędzie, żeby lepiej dopasować papier. O, będzie mi łatwiej tutaj, wiecie, nim poszarżować. Dołki, dołki. I tu sobie teraz zaznaczymy tu. Pewnie będę docinać, bo nie widzę tamtej końcówki, ale zaraz zobaczymy. Czyli ciachniemy sobie tutaj i ciachniemy sobie tutaj, tak? Ale też ten element, wiecie, z tych okienek, bo ja zawsze o tym zapominam, jak robię kartki, że zostaje mi element z okienek i potem, wiecie, on jest taki fajny, wykrojony środek, który... O, tu coś chyba źle zaznaczyłam. No dobrze. Taki element z tego środka bardzo fajnie nadaje się do panelu takiego na kartkę bez problemu, więc teraz sobie muszę zagiąć w drugą stronę. Cały czas patrzę na tą kartkę i mówię, kurczę, ten pierwsze chlapnięcie takie ładne było, a to drugie mi... Ale tak się zdarza. Kto się boi, oczywiście nie chlapie. I nie będzie problemu miał takiego jak ja. A ja uwielbiam chlapania, a nie umiem ich robić. I bardzo jestem zacięta, żeby się tego nauczyć. Muszę Ewę zapytać o ten pędzelek, chociaż ona chyba gdzieś mi mówiła, już gdzieś pisała, ale... Albo w jakimś filmie wspominała. Ale najpewniej ja teraz będę miała problem ten film znaleźć i zapytam po prostu. Dobra. Teraz powinno być już w porządeczku. Także moi drodzy, tak jak mówię, już nieraz robiliśmy pudełeczko, więc ja sobie pojadę na przyspieszeniu, okleimy sobie i tym razem będzie pudełko bez ozdoby na zewnątrz. Zostanie tylko sama taka dekoracja, ewentualnie coś tam chlapać nie chcę. Także oklejamy pudełeczko. Dobrze, moi drodzy, szybko robi się szaro-buro, coraz ciemniej. Widzieliście, że pudełeczko poskładałam właśnie jakiś czas temu, kiedy robiłam jakąś pracę, nie pamiętam, ale to było też z oklejeniem pudełeczka. Dziewczyny mówiły, że na przykład nie ozdabiają tej góry, więc stwierdziłam, że tym razem też nie ozdobię. Odwróciłam ten obrazek, bo pomyślałam, że jak włożę teraz tą moją karteczkę tutaj do środka, to cała ta dekoracja jest z lewej strony, więc niech ten ozdobny element taki, wiecie,
coś mi tutaj. O, coś mi nie wyszło. Niech będzie po tej stronie, wiecie, żeby nie było tutaj kolorowo, tylko właśnie z tej, gdzie nie ma tak bardzo tej ozdoby. Nawet te chlapania nie są takie złe. Świetny efekt, podoba mi się pokrycia delikatnie tych po esencji tym właśnie tą farbką. Bardzo mi się to spodobało. Wiecie co, no tu była kwestia tego, że ja po prostu miałam za bardzo rozcieńczoną farbę. Gdzie chlapnęłam ten pierwszy raz, ona była gęstsza, więc farbka musi być na tyle gęsta, żeby tylko takie delikatne kropki leciały, ale ja też mam na pewno ten pędzel niedobry. I dziewczyny też wtedy wspominały, że oklejają boki. Słuchajcie, ja tutaj tych boków tak nie oklejam, bo tu jest to wycięcie i to zawsze sprawia problem, nie spory i już... No można by było na przykład zakleić to i wiecie, żeby tutaj było to na prosto, no ale no po prostu tak zostaje, więc tak będzie. Ja już kończę na dzisiaj. Słuchajcie, robi się coraz bardziej szaroburo. Widać, że już jest ten okres taki zimowy, jeśli chodzi o pogodę, szybko robi się ciemno. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam raz jeszcze, że dzisiejszym patronem jest literka I. Zapraszam Was już jutro. Patrzę, co tam mamy. Ach, jutro będzie coś innego. Znaczy coś innego. Coś, o co wiele razy pytaliście. I do zobaczenia jutro, kochani. Do kolejnego Vlogmasa. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam cudownego wieczoru, popołudnia, wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, moi drodzy.